Odwiedzamy hodowlę, która w wyniku pożaru gołębnika przygodę z gołębiami pocztowymi musiała zacząć od nowa. Dzięki wsparciu innych hodowców ponownie rywalizuje w czołówce oddziału. Chciałem powiedzieć tu kilka słów o mojej hodowli gołąbków. No, hodowla gołąbków zaczęła się chyba tak jak u każdego. Gołąbki były różne i stąd, i stamtąd. Sukcesów wielkich na początku tam żadnych nie było. Dopiero w 2011 chyba roku sprowadziłem gołąbki od Andrzeja Lisa, oddział 219. Super gołąbki były. Samica komutka wylatała w oddziele drugiego lotnika. W okręgu też drugiego lotnika reprezentowała wystawę ogólnopolską w Sosnowcu. Super gołąbek naprawdę. Do dziś jest w hodowli i mutki daje kapitalny. Super ptaszek naprawdę. Później te gołąbki jakoś tak zostały odsunięte od hodowania, bo tu dzieci przyszły na świat. Jedna córka, później druga córka, budowa domu. I tak były odsunięte. Dopiero w 2019 roku poznałem kolegę Marka Wojnarskiego. Fajny naprawdę chłopak, pomógł mi bardzo dużo. I na tych gołąbkach się zaczęła moja hodowla. Prowadziłem może około 20 ptaszków. I zacząłem tymi gołąbkami w 2020 roku lotować. Siadały normalnie, super, na oddział, na sekcję. Do trzeciego lotu prowadziłem w oddziele. W sekcji prowadziłem, czołowe lotniki były. No ale taka przykra sytuacja mi się stała tam, nie? Gołębnik mi się spalił. Spaliły się wszystkie gołąbki. Przykra sytuacja naprawdę była, ale... Ale jako człowiek się z tego wydostał i gołąbki są do dziś, nie? Ale to mówię tylko zasługa Marka Wojnarskiego, a później weszły już gołąbki konkretne. Weszły gołąbki od Doroty i Krzysztofa Łepuch. Super gołąbki podarowali od serca. I mówię, ta hodowla się dopiero zaczyna tak pomału rozkręcać na dzień dzisiejszy. W tym roku to te gołąbki wylatały mistrza oddziału w Siedlce. Czołowo siadały fajne, kapitalne gołąbki, naprawdę. Ale to mówię, zasługa Marka i pomoc od rodziny Łepuch. Za to ich szanuję, bardzo im dziękuję. Mamy kontakt do dziś, kontaktujemy się. Jakieś tam poglądy wymieniamy. Wczoraj jeszcze przyjechałem z pracy, miałem niespodziankę w domu. Wchodzę do domu, córki mówię, tato mówi, paczka przyjechała. Ja zachodzę do... Postawiły do piwnicy paczuszkę. Ja otwieram paczuszkę, patrzę, podarunek od rodziny Łepuch. Otwieram to paczka, tam gołąbki po prostu przyjechały wybitne. Wybitne gołąbki przyjechały. Byłem w szoku, do dziś jestem jeszcze w szoku za te gołąbki, co przyjechały. I bardzo za to im dziękuję. Wczoraj to przyjechał gołąbek z Oskara, Lautanes. I super gołąb z linii Kopmana. A tak to pozostałe są tam Wos, z Jeffersoni, Hoben. I tu jest parę tych gołąbków, których można by było wymieniać. Nie? No, na dzień dzisiejszy jest gołąbków 110 na gołębniku.
po lotach zostało, bo no jest młoda hodowla, dopiero tak mówię, się rozkręca. Po lotach młodych zostało 46 gołąbków. Ja tam i bez zaciemniania, bez niczego, metoda naturalna. Normalnie się pierze, karma, wszystko idzie tam do oporu. Nie ma żadnych tam kombinacji, wdowieństwo. Lecą normalnie z siodełka. No to moje tam zacznijmy może od przygotowania młódków tam, nie? No pierwszy trening to wyglądał 10 km, nie? I on stopniowo tam się rozkręca, max do 100 km. Metoda, no mówię, naturalna, bez żadnych zaciemnień, bez wdowieństwa. Jakoś tam zdawały radę, nie? No mówię, karmy, suplementy, to na karmach w tym roku to leciałem na mrowcy. Super karma, tam innych nie szukałem. Sprawdziła się, jestem bardzo zadowolony z tej karmy, nie? A suplementów to tam po locie probak 1000. Z czasu jakaś tam kuracja na żółty guzek tak zwany i to wszystko. U mnie tam chemnie dużo gołąbki nie dostają. Co trzeba, to trzeba dać. No, sezon zimowy. U mnie po lotach gołąbki jak się poschodziły, tak zostały zamknięte. Pierzą się ładnie, spokojnie, fajnie. Dobre karmy dostają. Elektrolit do wody, tam jakieś tam suplementy, nie? Później przychodzi jakiś tam sezon zimowy, to skracam karmę, na przykład tam o 50% jęczmień, 50% owsa. Zależy jak mrozki, co to nam dosypuje, trochę kukurydzy i to wszystko jest. Grity, dodatki jakieś tam, nie? A później przechodzę, o, na przykład jakieś tam kuracje przed sezonem parowania, tam odgrzybnianie na żółty guzek i to wszystko jest. Odchów młodych, tam dla swoich potrzeb, tam 100 młódków sobie hoduje. No mówię tak jak mówię, hodowla dopiero się rozkręca, tu dopiero się zaczyna tak zwane prawdziwe podejście do hodowli, nie? Nie było czasu, nie było na to naprawdę czasu. Małe dzieci to nie tak, który myśli, że nie leci, nie leci. No, nie leci. Są ważne sprawy, a gołąbki są gołąbkami. Tak? No, szczepienia to szczepię gołąbki, na przykład stare szczepię salmowirem. Młode Kolumbo szczepię i później jeszcze poprawiam salmowirem i to jest wszystko. Dużo chemii po prostu w gołąbki u mnie się nie pcha. Naturalna hodowla to wszystko. No, gołąbki z lotu powracają, no, czeka na nich woda z elektrolitem. I dodatek z karm to stosuje dietkę. Przychodzę, to mają w karmniku dietkę. Po południu może trochę lepszej karmy dostają i to wszystko, nie? W poniedziałek to samo, dieta do południa. Po południu trochę super dietki tam się mniejsza. A od środy już szykowanie na następny lot. Dobre karmy, energetyczna, super dieta i to wszystko. Jadę w sobotę na lot. I tak to trwa tam. Ja nie kombinuję z jakimiś tam wynalazkami, tak powiem szczerze. To nie. Czysta karma i do przodu. No to może tu zaprezentujemy kilka z nich. Mój pierwszy gołąbek, oryginał Epuch, syn 65-35. Wybitny gołąb, jego ojciec, wybitny lotnik, czołowy konkursy. Super ptaszek. Podarunek od rodziny Epuch, za który jestem bardzo wdzięczny. Jego, chciałem powiedzieć, jego wnuk w tym roku w lotach głębi młodych wprowadził do trzeciego lotu w oddziele. No ten czwarty lot jakoś wieczny przyszedł. Wrócił gołąbek, ale bez konkursu. Oryginał Epuch to jest z gołębi Lautanes. No to jest prawnuk Oskara. No wczoraj w tej paczce przyjechał.
No i chciałem również podziękować panu Krzysztofowi za tak wspaniały prezent. Naprawdę jestem zadowolony, jestem. Aż miłe zaskoczenie takie z pana strony. Dziękuję bardzo. No i trzecim gołąbkiem, którego chcę zaprezentować, to też prezent od rodziny Łepuch z gołębi Kopman. Super gołąbek. Samniczka. Czwarty gołąbek to jest już gołąbek od Marka, ale to tak samo z gołębi pana Krzysztofa z rodziny Łepuch. Nie? To jest prawnuk olimpijczyka. Nie prawnuk, tylko półbrat olimpijczyka Marka Wojnarskiego, ten gołąbek. Półbrat. A ten gołąbek, chciałem powiedzieć, to został, ocalił się po pożarze. I w tamtym roku, 2021, on musiał, cały rok pauzował, on się nie nadawał do parowania, bo był opalony. On na oczy nie widział praktycznie. Ja musiałem go pielęgnować, dziobek mu przycinać. No musiałem zadbać o niego. No. On się uratował, zaraz pokażę takiego drugiego jeszcze. To jest gołębi, tak jak pan Krzysztof mówi, z Julesów. Ale to też od Marka jest, ale to z gołębi Łepuch. No i ten niebieski samczyk, to też się uratował po pożarze. On widać, tak jak widać, dziobek ma długi. Jego trzeba do dziś pielęgnować. Ale ten gołąbek wydaje naprawdę super gołębie. Super. On w tamtym roku pauzował tak samo. Nie nadawał się też. On ledwo co wyszedł, ale jakoś doprowadził się do zdrowia. Trochę mu pomogliśmy z żoną. Naprawdę gołąbek. Coś trzeba zatrzymać po tym pożarze. No jedyne co się oni ocaliły. Tu jest samniczka. No już jest starsza samniczka. To jest gołąbek z Andrzeja Lisa gołębi. Ona wylatała w 2012 roku, jak tu się przeniosłem gołębniki. Wylatała drugiego lotnika oddziału, drugiego lotnika okręgu. No i reprezentowała okręg na ogólnej polskiej wystawie w Sosnowcu. No super gołąbek. No jesteśmy teraz w gołębniku lotowym. Chciałem tu przedstawić parę gołąbków. No młodych, bo innych tam gołąbków nie posiadam, ale to jeszcze jest parę rocznych, ale dopiero początki hodowli, mówię tak o tym pożarze, to zaprezentujemy, mówię, kilka młodków. Ten gołąbek to jest wnuk 6535 z gołębi Łepuch. On do trzeciego lotu w oddziale prowadził w lotnikach. No ale czwarty lot przyszedł wieczny, tego gołąbka gdzieś czy przewiało, czy coś. Wrócił, ale wrócił bez konkursu. Prezentował się ładnie. Człowiek lokaty, on chyba z pierwszego lotu czwarty na oddział siadł, jak się nie mylę. Tu jest, zaraz pokażę. 35, tak? Ten niebieski tak samo jest gołąbek wnuk 6535 z gołębi Łepuch. No na 5 wychowanych 4 zostały, jeden tylko gołąbek zginął. Super gołąbki, naprawdę jestem zadowolony z tych gołębi. Ten ciemny gołąbek to też jest z tych gołębi, jak to pan Krzysztof mówi, z Julesów. Też ich tam uchowałem chyba ze 4, to wszystkie zostały akurat z tych gołąbków. Ale jest jeden samczyk, reszta samniczki są. No pozostałe to tak się prezentuje, tam chyba wszystkich tam nie będziemy łapać. Może jeszcze złapiemy tu z jednego, taki niebieski. O. Ten gołąbek już jest akurat jako dwulatek, będzie w 2023. Ja to ich mówię mało, mam chyba ze 4, no bo to dopiero się zaczyna po spaleniu i no nie ma czym lotować. No też z gołębi Łepuch jest.
Piękny gołąb. Ostatnie lotko do spierzenia. Super gołąbek. Ładnie też się pokazywał lota. I tu jest jeszcze jeden gołąbek. Tu też jest oryginał łepów, on też będzie gołąbek 2023, 3-letni. Bo też już zaliczył wszystkie 6 lotów. I na 500 był. Super, tak. To jest gołębi Marcel Albrecht. Ładnie się pokazywał. Przejdziemy teraz, może do samniczek, tam drugi przedział, pokażemy tam parę gołąbów, samniczek. To jestem w gołębniczku samnic. Tu znajdują się samniczki i z rozpłodu, i lotowe. Wszystkie samniczki po prostu, jakie mam, to się znajdują tu. I co tu samniczek możemy przestawić? O, to jeszcze przedstawimy jedną samniczkę czerwoną. To jest samniczka czerwona z gołębi Włoch. Od Krzysztofa Łepucha. Młoda, 2001 rok, samniczka. Ale młódki już nie są. Jeszcze coś. Tu jest też samniczka przelotowana. Z tego właśnie, z tych gołąbków. Od Krzysztofa Łepucha 65-35. No, dużo tych gołąbków po prostu jest. On się bardzo nie gubi tutaj, na naszym terenie. Zobaczymy dalej. No i tu te gołąbki, co pokazałem, to jest wszystko gołębie od braci Łebnych. Innych gołębi się nie posiada, tylko jest jedna samniczka od Andrzeja Lisa. Super samniczka i super hodowca, którego chciałem pozdrowić. No może przejdziemy tam do drugiego gołębika, pokażemy jeszcze tam parę samniczek. I tu się znajdują gołębie młode. Z tych siadoweczek są lotowane. Tak to wygląda. Innej metody u mnie tam nie ma. Nie zaciemniane, nie żadne wdowieństwo lecą z siadełka. No i dają chyba sobie rady, fantastycznie. Nie? No tu są gołąbki, o, tu jest parę gołąbków po lotach i jeszcze tu parę samniczek z rozkładu. No to czerwoną samniczkę chciałem przedstawić, to jest gołąbek. On jako, ja dostałem go jako młódka od Marka. Ale to jest jakby gołąbek, to jest jakby kuzynka do 65-35. To jest po takim Engelsie od Marka, on ten gołąbek jest czerwony, a drugi bok ma, drugie skrzydełko ma czarne. Super ptak. O, tu jest drugi gołąbek, ten nakrapiany. To jest z tej samej rodziny, co pokazywałem tego pstrego. Oni razem się zmieniały, raz jeden pierwszy, raz drugi. Oni w lotnikach były na oddział pierwszy. Bo później no, te wiatry przyszły, oni wróciły, ale wróciły bez konkursów. To jest właśnie tamten i ten, to są gnieździaki. Z gołębi Łepuch z linii 65-35. Ta ciemna samniczka też jest z gołębi Łepuch w tej linii 65-35. No to mówię, na wychowanie zginął jeden gołąbek z tych gołąbków. No i na tych gołąbkach się będzie bazować. Na razie innych gołąbków się nie szuka. No mówię, teraz znajdujemy się tu przed gołębnikiem młódków. Młódki lecą z tego gołębnika. Nie? Tu jak widać, o, znajdują się teraz na wojlerkach, przebywają tutaj całą zimę, bo tu się kąpią. Tu jeszcze chciałem to samniczkę przedstawić, o. Nadzieja, moja nadzieja, tak mówię, nie? Z gołębi Włoch od braci Łepuch. Jak to pan Krzysztof? Dziękuję bardzo za gołąbki od braci Łepuch. Wspaniała rodzinka. Naprawdę,
Bardzo jestem wdzięczny za pomoc w odbudowie gołębnika po pożarze. Marek Wojnarski i rodzina Łepuch bardzo pomogli. No i tu koledzy z sekcji złożyli się, trochę też mi pomogli, którym też bardzo dziękuję. Fajni chłopacy, naprawdę dużo pomogli, żeby nie łonić i nie rodzina Łepuch, mówię to. Gołębi chyba już by nie było.